ceremonię rozpoczęcia cięcia blach na jednostkę numer 4 dla armatora British Columbia Ferry. Jest to czwarta jednostka. Jest to jednostka, na którą kontrakt został podpisany w końcu zeszłego roku. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo armator zamówił czwartą identyczną jednostkę bez żadnych zmian konstrukcyjnych. Jest to najlepsze potwierdzenie dla projektantów, dla stoczniowców, że praca wykonana przez nich wcześniej na trzech statkach dostarczonych w pierwszej połowie roku 2017 spełniła oczekiwania armatora, który ma bardzo, bardzo wysokie oczekiwania co do swojej floty. Ten armator przeprowadza bardzo bogaty program rozwoju. Ma 35 jednostek, 15 typów statków. W tej chwili zdecydował się na unifikację i ograniczenie tej liczby statków do tylko 5 typów. Ten prom potwierdził, że na pewno będzie jednym z tych typów, który będzie w tej flocie kontynuowany i będzie jednym z bazowych typów jednostek. Współpraca z tym armatorem BC Ferries to nie tylko współpraca remontowej shipbuilding, to w obrębie remontowa holding, również współpraca z naszymi kolegami ze stoczni remontowej, którzy przebudowali dwie jednostki klasy Spirit na napęd LNG. Wszystko to razem potwierdza, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze współpracy z tym armatorem. Należy pamiętać o tym, że ma on w planie wymianie 15 jednostek w ciągu najbliższych lat, a przed wszystkimi nimi stawia bardzo wysokie wymagania ze względu na ekologię, ale również na nowe tematy, które nie są popularne, ale ten armator postawił sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Mam na myśli emisję hałasów do rejonu pływania. Głównym tutaj troską armatora jest to, aby ta emisja była tak niska, aby nie szkodziła orkom. Są to jednostki, które te wysokie wymagania odnośnie ochrony środowiska spełniają. Jednocześnie są to jednostki, które mają bardzo niskie koszty eksploatacji. Potwierdził to armator. Jest z nich bardzo zadowolony, bo operują w sposób bardzo bezpieczny przy bardzo częstych manewrach, bardzo uczęszczanych akwenach. Wszystko to powoduje, że jest to produkt, który mamy nadzieję kontynuować z tym armatorem. Trzeba wymienić naszych kolegów z biura projektowego RMDC, którzy stworzyli koncepcję tego statku. Znalazło się wiele tutaj innowacyjnych rozwiązań, które nigdzie do tej pory nie były stosowane, a w niektórych wypadkach nawet nie istniały opisane w przepisach klasyfikacyjnych, jak bunkrowanie zbiornika LNG z pokładu samochodu z cysterny. Także chylę czoła za ich pracę i jest to również potwierdzenie bardzo dobrej pracy ze strony armatora.